Rzeczywiście zajmuję się między innymi projektowaniem książek, czyli współpracą głównie z fotografami, bo książki, które projektuję, są książkami, które w 95% zawierają fotografie. Czuwam jakby też nad taką całą koncepcją, żeby książka była całością jako obiekt, czyli żeby materiały, z których się składa, wygląd tej książki, pewna mechanika, sposób jej przygotowania, przenosiły to, co autor gdzieś już zawarł w zdjęciach, albo może wspomagały tą treść, więc jest to pewnego rodzaju takie poszukiwanie formy w dialogu z autorem, z artystą. Dużo by można na ten temat mówić. Myślę, że będą jeszcze okazje ku temu, żeby opowiedzieć czy porozmawiać o tym, czym jest książka dla mnie, czym jest książka fotograficzna, jak można jakby do tego podejść. Natomiast to, że tutaj jesteśmy i to, że poznaliśmy się z Piotrem, jakby zadziało się w ten sposób, że ja gdzieś tam odkryłem firmę Artibo, zamówiłem pierwszą książkę, zobaczyłem, jak dobrze to wygląda, a później jeszcze potestowaliśmy troszkę z Piotrem tutaj powtarzalność i kwestie technologiczne. I od takich prostych rozmów gdzieś zrodziła się ta idea, żeby tutaj sprawy poprowadzić dalej. Też teraz Artimo, muszę powiedzieć, że bardzo nas wspomaga w tym świecie online-owej edukacji, dlatego że gdzieś udało nam się tutaj stworzyć taki fajny model, który polega na tym, że ja ze studentami projektuję książki na zajęciach, oczywiście przez komputer, patrząc w kamerki i jest to dość, jak się domyślacie, trudna sytuacja. Natomiast udało nam się wymyślić taką metodę, że te książki po zaprojektowaniu zostają przez Artibo wyprodukowane, oczywiście w ramach tych narzędzi, które tutaj są, i każdy potem dostaje do domu taki egzemplarz. I to jest bardzo ciekawe wyjście z tej sytuacji, bo no, trudno jest mówić o fakturze papieru, o kolorach, o pewnym też działaniu z plikami cyfrowymi, jeżeli prawda, patrzymy tylko w ekran. Nie? Jednak jeżeli każdy dostanie coś do ręki, może tego doświadczyć, wejść w pewną relację też z obiektem, no to jest to trochę zupełnie inna sytuacja, więc jest okazja, dziękuję Wam za tę pomoc. I dzisiejsze spotkanie ma też taki charakter live'u, dlatego że poza tym, że za chwilę opowiem o pewnej koncepcji, jaką żeśmy tutaj sobie wymyślili na ten cykl spotkań, to też chciałem przeprowadzić takie krótkie warsztaty odnośnie tematu związanego z przygotowaniem do druku, z kwestią, o którą wiele z osób z Was pyta, kiedy chce wysłać tutaj pliki do druku do Artibo i zastanawia się nad jakością, nad przenoszeniem kolorów. Więc mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj powiedzieć Wam parę słów o tym, jak te pliki przygotować, jaki powinien być profil, jak to sprawdzić, po to, żeby też Wasze książki były takie, jak chcecie, bo mnie się to udało. Tutaj mam zresztą, pokażę Wam ze sobą kilka książek. Mam nadzieję, że tutaj widać mój stół roboczy. Mam książki Artibo, mam też inne książki, z których będę korzystał podczas warsztatów, które zrealizowałem, które będą mi służyły jako taki materiał namacalny, który mogę pokazać, do którego też mogę się odnieść, pracując z Wami w sposób cyfrowy, ale chciałbym, żeby po tych warsztatach osoby, które nie mają zielonego pojęcia o projektowaniu i gdzieś dopiero próbują składać jakieś swoje pierwsze albumy, potrafiły kreatywnie poruszać się w kreatorze, który jest online'owy na stronie Artibo i tam można bardzo wiele zrobić i jest to bardzo dobre narzędzie do projektowania, więc ono spokojnie wystarczy. Ale chciałbym też posługiwać się innymi narzędziami, do których za chwilę dojdę. Czyli z jednej strony chciałbym zaprosić wszystkich, którzy chcą zrobić książkę, tak, w bardzo prosty sposób. Niezależnie od poziomu, jaki posiadają, znajomości różnych programów, czy odbytych studiów artystycznych, bądź innych nieartystycznych, myślę, że to nie będzie miało tak dużego znaczenia. Natomiast dla osób, które już coś kiedyś zrobiły, być może są studentami bądź absolwentami uczelni artystycznych, być może zajmują się projektowaniem, Was też zapraszam, dlatego że będzie, myślę, ciekawa okazja, żeby się też skonfrontować, zmierzyć, zobaczyć, jak pracuje ktoś inny.
I oczywiście nie będę pokazywał dogłębnie moich projektów, ale chciałbym opowiedzieć na pewno o kilku metodach, które mnie pomagają przy projektowaniu. Być może pokazać kilka moich takich narzędzi, którymi się posługuję. Dla osób, dla których to będzie niezrozumiałe, myślę, że spróbuję to zrobić w taki sposób, żeby było ciekawą inspiracją i trochę zachętą do własnego też poszukiwania. Internet jest pełen różnych podpowiedzi i też być może uda mi się wskazać ciekawe miejsca, z których można korzystać, jeżeli chcielibyście dalej rozwijać się w tym kierunku. Natomiast jeżeli waszym marzeniem czy potrzebą jest zaprojektowanie książki, to przynajmniej spróbuję wam pomóc w wyborze formatu, bo taki jest klucz i tego tytułu, i trochę tych warsztatów. Kwadrat, prostokąt w pionie, prostokąt w poziomie. To są trzy, tak naprawdę to wyczerpuje trzy formaty, w których możemy zrobić książkę. Oczywiście możemy zrobić książkę też trójkątną i okrągłą. I w Łodzi jest piękne Muzeum Książki Artystycznej i w ogóle muzea się otworzyły, więc zapraszam was tutaj jako łodzianin. Można tam zobaczyć naprawdę w różnych formatach książki. Natomiast my skupimy się na tych trzech. Jeżeli ktoś z was pracuje nad jakimś projektem, nie wiem, może dyplomowym, studenckim, może własnym, może chce ktoś zrobić prezent dla kogoś na urodziny czy z okazji jakiegoś innego święta, jak najbardziej znajdzie coś tutaj dla siebie. Chciałbym, ja będę się posługiwał książkami, które są dużymi całościami, ale mam też tutaj w swoim zapleczu prostsze formy, które na przykład były katalogami do wystaw i są kwadratem. Będę się do tego odnosił i pokazywał, jak kompozycyjnie tutaj szukałem pewnych rozwiązań. Mam też całą tutaj takie trio Artibo One, które będzie mi służyć jako ten główny layout do pracy, i mam książki, nad którymi pracowałem. Także wydaje mi się, że z takiej prostej analizy i troszkę opowiadaniu o tym uda się dużo wyciągnąć. Chciałbym też oczywiście powiedzieć o książce jako obiekcie i o takim zagadnieniu jak narracja wspomnień. Tak to sobie dzisiaj poetycko wymyśliłem. Nie wiem, czy to jest najlepszy termin, ale chodzi o takie sytuacje, które polegają na tym, że mamy bardzo wiele zapisanych zdjęć w różnych miejscach, na kartach, na komputerach, w telefonach. I przychodzi taki moment, że jak się z tymi zdjęciami czegoś nie zrobi, to one gdzieś tam znikają, stają się mniej ważne. Gdzieś w takim nurcie fotografii rodzinnej, który uważam jest bardzo dość ważną częścią życia, przynajmniej mojego, tworzenie pewnych całości, które odnoszą się do waszej osobistej historii, jest dość istotne. Jak to robić, jak o tym myśleć, jak pracować, że tak powiem, w głowie, sercem i potem na komputerze, to wszystko postaram wam się tutaj opowiedzieć i pokazać. Tak jak pokazałem, tutaj też Piotr trochę mnie zapowiedział, więc pokażę tylko po prostu slajd, że różnymi książkami się zajmowałem. Być może ktoś z was chciałby zaprojektować okładkę płyty dla jakiegoś zespołu, być może ktoś sam muzykuje, jest muzykiem. Kwadrat to jest to, w co pakujemy płyty CD, to jest to, co wpakujemy płyty winylowe. Będzie też o kompozycji w kwadracie. Być może jest to coś, co was zainteresuje. Teraz metoda pracy. Chciałbym przede wszystkim korzystać najpierw z edytora, który jest online'owy na stronie artibo.com. Pewnie niektórzy z was mają swoje konto, więc byli tam, niektórzy pewnie już zamawiali, więc być może go znają. Ja nie będę się skupiał na mechanice działania tego, bo jest wiele tutaj materiałów dotyczących tego. Bardziej chciałbym się skupić na mechanice, która pozwala testować różne sposoby kompozycji, obserwacji, zadawania pytań, szukania jakby odpowiedniego momentu, w którym coś zaczyna ze sobą działać, grać. Nie? Ale jednocześnie będę być może co jakiś czas przeskakiwał do programu InDesigna z pakietu Adobe. Myślę, że wiele osób fotografujących ma ten pakiet, być może w części, być może w całości, więc najprawdopodobniej macie profesjonalne narzędzie, które służy do projektowania książek.
Być może to będzie też zachęta, żeby właśnie się z nim zapoznać, może zacząć projektować w taki bardziej profesjonalny sposób. Dla tych, którzy jednak nie mają tego pakietu Adobe, który, no nie ukrywajmy, jest dość kosztowny i jest w abonamencie, jest alternatywa. Jest taki program Affinity Publisher z taką ikonką i on ma funkcjonalność InDesigna, mało tego, czyta pliki z InDesigna, czyli można je też wymieniać się między tymi programami i możecie sobie sprawdzić, tu jakby nie będę tego jakoś tam głęboko reklamował, ale ta opłata jest niewielka, jest jednorazowa, a jest to bardzo profesjonalne narzędzie. Także taki jest koncept, żeby zacząć od czegoś, co jest proste, ale też zahaczyć o takie interfejsy bardziej profesjonalne. Oczywiście nie będziemy tutaj mieli czasu, żeby dokładnie omawiać wszystkie funkcje. Myślę, że też nie ma to sensu, dlatego że wolę was odesłać do pewnych tutoriali albo odpowiedzieć na konkretne pytanie z jakąś funkcją, którą sobie nie radzicie, albo z jakimś zagadnieniem, niż przeprowadzać tutaj cały kurs, prawda, obsługi programu. Także to jest taka opcja na zachętę i szkicowy program jest taki, że zawsze chciałbym zacząć jakimś prostym takim wykładem, który będzie dotyczył na przykład kwadratu i obejrzenia książki, takiego troszeczkę krótkiego komentarza ode mnie, po czym w ramach danego formatu, najprawdopodobniej to będzie najpierw kwadrat, potem pion, potem poziom, będziemy sobie też pracować na materiale w programach graficznych. Gdzieś tutaj w naszych rozmowach z Piotrem pojawiła się taka kiedyś dyskusja a propos właśnie przygotowania pliku i takie powtarzające się pytania od was, od klientów, od artystów, którzy korzystają z usług Artibo, jak powinno się przygotować pliki. I pewnie zwróciliście uwagę, że jak wchodzicie do kreatora książki, czy tam pojawia się informacja, jak powinny być przygotowane pliki, że to muszą być JPEG-i, że muszą być z profilem sRGB. Wiele osób pytało, czemu sRGB, a nie Adobe RGB. I chciałem wam na kilku prostych przykładach, i postaram się to zrobić sprawnie, acz w miarę dokładnie, wyjaśnić, o co chodzi, i odpowiedzieć właśnie na to pytanie, czy więcej znaczy lepiej. Czy to zawsze jest tak, że jeżeli mamy dostępny szerszy gamut kolorów, to czy zawsze musimy go użyć i czy to sprawdza się w każdej sytuacji? I żeby to zrobić, przeprowadzić ten dyskurs, tą myśl, to chciałem się tutaj posłużyć takim programem, który jest w systemie Maca, który pokazuje, wizualizuje przestrzenie barwne, nie? I jakby kilka słów na ten temat. I gdybyśmy sobie wyobrazili, że wszystkie barwy, które rozpoznaje nasze oko, a tak naprawdę oko je rejestruje, a one gdzieś są rozpoznane w mózgu, myślę, że mniej więcej znacie, wiecie, jak to działa. Generalnie, gdybyśmy sobie wyobrazili, że wszystko to, co rejestruje nasze oko, można zamknąć w takim sześcianie, to w świecie cyfrowym ten model reprezentuje profil barwny LAB. LAB, czyli profil, który się składa z trzech wartości. L to jest lightness, jasność, a A i B to są kanały związane z rozpiętością koloru. Myślę, że wszyscy kojarzą wtyczkę Camera Raw, która służy do wywoływania zdjęć, tudzież Lightrooma. I kojarzą to okienko temperatura i tinta. I w pewnym sensie jest to reprezentacja fizyczna tego, w jaki sposób widzimy i w jaki sposób możemy interpretować kolory. I jednocześnie jest to reprezentacja też systemu LAB. Bo tak jak powiedziałem, L to jest jasność, kanał A ma rozpiętość między kolorami celadonowymi, czy powiedzmy zielonymi, a magentowymi w wartościach na minusie. Kolor dąży do zielonego, na plusie dąży do magenty, a kanał B, tak jak w przyrodzie, jak jest zimno, to jest na minusie, jak jest ciepło, to jest na plusie.
Natomiast zdjęcia, które dostajemy z naszych cyfrowych aparatów, tudzież ze skanerów, są w przestrzeni RGB, prawda? I nie będziemy teraz tutaj rozwikływać zagadki, dlaczego i wchodzić w ten kontekst. Natomiast to, co jest istotne, to żeby sobie te przestrzenie w pewien sposób porównać. I zobaczcie, jeżeli to LAB pokazuje, reprezentuje w taki sposób schematyczny to, co widzimy, to jeżeli porównamy sobie to z profilem barwnym już bardzo konkretnym, czyli RGB, ale Adobe RGB, to mniej więcej tyle informacji jest w stanie, powiedzmy, zarejestrować lustrzanka cyfrowa dobrej jakości, nie? Oczywiście są też szersze przestrzenie jak Profoto. Tak naprawdę każdy aparat, jak wyjdzie z fabryki, ma troszkę inny ten gamut, ale generalnie jest ten profil Adobe RGB. I ciekawostką jest to, że tutaj w 98 roku, stąd jest ta data, spotkały się firmy, które zajmowały się i zajmują się niektóre do dziś produkcją różnych urządzeń elektronicznych, które obsługują przetwarzanie cyfrowe poprzez RGB, czyli producenci monitorów, programy graficznych, tak jak firma na przykład Adobe, firma komputera, z którego pracuję, firma Hewlett Packard na przykład, która produkowała drukarki. Oni się spotkali i na takim w jednym miejscu, żeby się dogadać i przyjąć pewną wspólną politykę kolorystyczną. I bardzo upraszczając tą historię, mniej więcej wyszło im coś takiego, że stworzyli standard kolorystyczny, który nazywamy Adobe RGB. I pewnie wielu z was obiło się to o uszy, że to jest taki najbardziej uniwersalny, szeroki, profesjonalny gamut i rzeczywiście tak jest. I wiele drukarek profesjonalnych jest w stanie zreprodukować ten gamut, a nawet więcej. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaki włożymy papier i od wielu też innych czynników technologicznych. Natomiast idea była taka, że produkując super profesjonalną drukarkę, produkujemy ją w ten sposób, żeby ona to Adobe RGB przenosiła. I teraz profil sRGB, który najprawdopodobniej obsługuje wasza przeglądarka internetowa, której teraz używacie do oglądania tego spotkania. Ona chyba poza Safari i być może poza Chrome'em, ale nie jestem pewien, raczej pliki Adobe RGB konwertuje na sRGB. Czyli najprawdopodobniej pokazuje wam o tyle mniej informacji, nie? Czyli załóżmy, że zrobiliśmy zdjęcie, mamy w aparacie, bo to w aparacie się ustawia przestrzeń koloru Adobe RGB. Jeżeli nie wiecie, jaką macie, to sprawdźcie sobie po spotkaniu w ustawieniach. Proponuję, żeby była to Adobe RGB, bądź jeżeli jest Profoto, to Profoto, bardziej niż sRGB. Jeżeli wasz aparat sfotografuje, zapisze zdjęcie w Adobe RGB, a później wrzucicie je po prostu do internetu, bez jakichś konkretnych kroków, to ono zostanie w taki sposób automatyczny, w jakiś tam sposób automatyczny poprzez algorytm, można powiedzieć tak, obcięte, nie? No i z jednej strony od razu się nasuwa takie odczucie, że ale jak to, nie? Przecież kupiłam drugi aparat i teraz mogę mieć więcej i mam mniej. O co tu chodzi, nie? Czyli jakby jedna rzecz to jest aparat, ale też monitor, na który patrzycie, też ma swoje pewne zdolności reprodukcji koloru, nie? I są właśnie, jeżeli sobie szukaliście monitorów albo będziecie szukać, to bardzo często producent podaje, jaki procent przestrzeni sRGB jest w stanie wyświetlić, a jaki albo jaki procent Adobe RGB jest w stanie wyświetlić. Raczej więcej trudno jest monitorowi wyświetlić, prawda? Ale jest to też dość ważny parametr. I teraz to, co jest istotne, już jakby nie wgłębiając się dalej w te zawiłości technologiczne, to co jest istotne i to, co tutaj widać, to zobaczcie, że mniej więcej ta mniejsza przestrzeń, czyli ta, która teraz jest kolorowa, czyli sRGB, ona w jakiś tam sposób prawie symetryczny powtarza ten kształt bryły tej większej przestrzeni. Nie? Zobaczcie, że są części wspólne, czyli jakby ciemne kolory, ciemne tony, są wspólne, ale czym kolor jest jaśniejszy i bardziej nasycony, to on z tego Adobe RGB znika, w sensie nie ma go w sRGB, nie? Czyli takich bardzo nasyconych zieleni, bardzo nasyconych czerwieni,
I tak generalnie z całego koła barw nam nasyconych kolorów gdzieś tam brakuje. Nie? Natomiast to, co jest istotne, że mimo wszystko pewna proporcja między tymi kolorami, które były w Adobe RGB, a teraz widzimy bez RGB, proporcja jest zachowana. I to jest jakby bardzo dobra wiadomość. Bo nie jest tak, że zawsze potrzebujemy wszystkich kolorów. Zresztą pokażę wam za chwilę na zdjęciach Krista Nidentala, któremu dziękujemy za użyczenie zdjęć do tych dzisiejszych warsztatów. Pokażę wam, że w niektórych jego zdjęciach czy niektórych fragmentach w ogóle nie ma różnicy. Ja się postaram się pokazać na tyle, na ile mi pozwoli na to ekran, ale myślę, że sobie sami możecie potem to przetestować na waszych zdjęciach, że pomiędzy tym sRGB a Adobe RGB wizualnie nie ma różnicy. To, co jest istotne, to żeby umieć zbadać miejsca, w których ta różnica może się pojawić, czyli znaleźć miejsce, w którym coś zniknie, po to, żeby móc albo naprawić, albo po prostu o tym wiedzieć, albo pewną proporcję, która została zachowana, ale została przesunięta, żeby ją w jakiś sposób umiejscowić we właściwym obszarze. Nie? I myślę, że można to też porównać do takiej sytuacji instrumentu, prawda? Są na przykład instrumenty klawiszowe, które mają 37 klawiszy albo 35 klawiszy, prawda? Jest wiele utworów, których nie da się zagrać na 25 klawiszach, bo zabraknie nam wysokich i niskich dźwięków. Natomiast to nie znaczy, że nie da się tego przetransponować, albo to nie znaczy, że nie da się oddać jakby tego utworu jako muzyki, nie? Myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Podobnie może być z instrumentami, które rzeczywiście mają bardzo szerokie spektrum, a z instrumentami, które mają troszkę węższe spektrum, bądź ze słuchawkami, prawda, bądź ze słuchaniem pliku w formacie MP3 versus plik z audiofilskiej ścieżki. Wiadomo, że z audiofilskiej ścieżki będzie przynosił więcej, ale to nie znaczy, że format MP3 zabierze nam ideę na przykład utworu, który chcemy posłuchać. Nie? I myślę, że podobnie jest tutaj. I to, co w świecie muzycznym robi producent, który zajmuje się masteringiem, to właśnie jest taki zabieg. Na samym końcu, jak cały utwór jest już zmiksowany, wszystkie instrumenty są odpowiedniej głośności, mają odpowiednie efekty, w odpowiedniej panoramie częstotliwości, wszystko jest dobrze poukładane, utwór brzmi świetnie, to ostatnim aspektem jest to, żeby go zmasterować, czyli sprawić, jakby go w pewien sposób skompresować, czyli wyjść z większej przestrzeni do mniejszej, w taki sposób, że jeżeli ja go będę słuchał na Spotify w samochodzie, bądź kupię płytę CD, bądź będę miał płytę winylową, bądź surowy plik Wave, prawda, ze specjalnej biblioteki na high-endowy sprzęt, to utwór będzie brzmiał dobrze. Nie? Oczywiście czym wyższy level, tym będzie brzmiał lepiej i też te pliki są różne, nie bez powodów, natomiast myślę, że jak ktoś ma swoją ulubioną piosenkę, to lubi jej słuchać niezależnie od urządzenia, na którym nie odtwarza. Nie? I troszkę waszą rolą jako fotografów jest takie tutaj zarządzanie waszym plikiem, fotografią, aby ona dobrze wyglądała w internecie, na dużym ekranie, dobrze wyglądała na smartfonie, prawda, z retiną, bez retiny i tak dalej, nie? I myślę, że każdy z was znalazłby w głowie takiego artysty, twórcę, którego gdzieś tam obserwuje, który rzeczywiście jak gdzieś coś wrzuci, to wygląda to dobrze, nie? Że ma jakiś taki zmysł, że wygląda to dobrze. Moja opinia taka uproszczona jest taka, że zdjęcia wyglądają dobrze na różnych nośnikach, jeżeli są dobrze przygotowane, czyli jeżeli mają dobrze sterowane proporcje między obszarami kolorystycznymi, między obszarami kontrastu i to tak a propos konwersji, w sensie w takim przechodzenia z większego do mniejszego. I teraz o co tutaj chodzi? Zobaczcie, że Artlibo prosi was o pliki sRGB, a nie Adobe RGB, dlatego, że później te pliki przechodzą przez program ripujący, czyli przez program, który tłumaczy wasze tam de facto PDF-y na język postscriptowy, który jest wysyłany do maszyny drukującej. I maszyna drukująca ma 7 kolorów.
nie? I teraz pokażę Wam, co się dzieje w tradycyjnej sytuacji. Czyli w tradycyjnej sytuacji, jeżeli byśmy sobie zasymulowali taką rzecz, że chcemy z pliku, czy to Adobe RGB, czy sRGB, drukować takim tradycyjnym sposobem z czterech kolorów, czyli z cmyka, to sytuacja wygląda tak, że cmyk względem sRGB wygląda w ten sposób, nie? Czyli jest jeszcze bardziej okrojony. Dlaczego? To myślę, że wiecie, możecie się domyśleć, można też wiele, wiele o tym przeczytać, można się też jakby z tego, co powiedziałem przed chwilą, wyciągnąć wnioski. Oczywiście mamy, tutaj już my jesteśmy w druku, czyli mamy papier, a nie ekran, który świeci, stąd spada nasycenie, ale też zobaczcie, że możliwości pigmentowe na przykład takich kolorów jak cyjan, bądź cyjan połączony z żółtym, czyli zielony, wychodzą poza gamut sRGB, prawda? Ale za to innych nasyconych magent, czyli fioletów, nie uraczymy. To, co ma Artibo, to jest to, że ma na swojej stronie profile barwne, czyli to każe jakby tutaj wnioskować, że kalibrują swoje maszyny i mają bardzo dobry sposób zarządzania barwą. Ja osobiście to sprawdziłem w różnych tutaj zadaniach i mogę potwierdzić. I zobaczcie, co się zadzieje, jak wezmę sobie plik sRGB, prawda, i zatrzymam go do porównania i porównam go z jednym z papierów, na który drukuje Artibo, czyli na Arctiku matowym, 170 gram. Wygląda to w ten sposób, nie? Czyli też pewne rzeczy zostają obcięte z tego prostego względu, że no Artibo drukuje na papierze, a nie wysyła monitory ludziom, prawda, czy tablety. Czyli mamy powierzchnię, która odbija światło, a nie świeci. Ale gdy porównamy sobie na przykład ten papier do tradycyjnego cmyka, prawda, to akurat tu jest uniwersalny, ale weźmy sobie jakiś bardzo konkretny. Nie, dobrze, to ten konkretny profil, czyli na przykład Fogger Coated sobie porównuję w Photoshopie, ale tutaj jakby co do zasady, to, że Artibo ma dodatkowe kolory, powoduje to, że jest w stanie rozszerzyć ten gamut smykowy, czyli gamut smykowy to jest taki gamut, który możecie spotkać właśnie w tak zwanym kiosku, nie? Teraz kiosk troszkę już funkcjonuje mniej niż kiedyś, ale wszystko, co było w kiosku, było w cmyku. Jakość, którą Artibo Wam daje, to jest, można powiedzieć, rozszerzony cmyk. I rzeczywiście dla pewnych subtelności, które fotografia transponuje, pewnych subtelności, na którymi pracujecie, jest to zauważalne. Natomiast to, co jest najbardziej istotne i co jakby powoduje, że te pliki sRGB powinny być plikami docelowymi do tego druku, to jest ta sytuacja, że cały proces ripowania, czyli przetwarzania tych plików, czyli mówiąc tak kolokwialnie, całe tłumaczenie tego, co macie zapisane w PDF-ach, które eksportuje kreator online, względem tego, co potem musi maszyna przetworzyć i zamienić na punkciki koloru, które są dystrybuowane za pomocą farby, to cały ten system jest w taki sposób zgrany, że on jest oparty o sRGB, co oznacza, że wysyłacie plik sRGB i on zostaje przez maszynę konwertowany do takiej przestrzeni przy zachowaniu pewnego wyglądu zdjęcia, czyli tych tak zwanych proporcji, nie? Jeżeli byśmy wysłali zdjęcie w Adobe RGB, to po pierwsze nie wiem, czy by przeszło i czy by, jaki byłby taki technologiczny alert, że tak powiem, ale w teorii po prostu z większej tej bryły zostałoby to przekonwertowane w zły sposób, co oznacza, że to zdjęcie by się rozkalibrowało, nie? Czyli można powiedzieć, znowu porównać to do takiego muzycznego świata, że po prostu byśmy mieli taką rozstrojoną kolorystykę. Dobrą wiadomością jest jeszcze to, że większość nie najdroższych monitorów, ale mimo wszystko monitorów graficznych, da się skalibrować na sRGB, nie? Natomiast przejdźmy może do jakiegoś obrazka. Pokażę Wam może to zdjęcie. Mam kilka przygotowanych. To zdjęcie w całości. Ono wygląda tak. Tak jak mówiłem, jest to zdjęcie Chrisa z ostatniego, Chrisa Nientala z ostatniego czasu. Tu myślę, że widać.
Wybrałem to zdjęcie, bo ono jest generalnie, można powiedzieć, monochromatyczne z akcentami kolorystycznymi. To jest już taki plik obrobiony. Nie mam go tutaj wydrukowanego, żeby jakoś móc o tym mówić, ale chciałem go użyć do jakby wizualizacji pewnych rzeczy. I jeszcze tylko sobie tutaj rzucę okiem na, tak, na naszą planszę. Teraz to zdjęcie oglądamy w przestrzeni LAB. Polecam wam też taką sztuczkę ułatwiającą życie, jeżeli chcecie się zajmować właśnie tutaj jakąś kolor korekcją, czy mieć łatwy dostęp do informacji, w jakim profilu jesteście. Tutaj w lewym dolnym rogu możecie obok procentów sobie zmienić zakładkę na profil dokumentu, tak? Czyli tutaj będziecie widzieli, w jakim profilu barwnym jest wasz dokument. Jest jeszcze tutaj w edycji w Photoshopie całe takie zaplecze ustawienia kolorów i też wam polecam przestrzeń roboczą, czyli tak zwaną domyślną, ustawić sobie na RGB, na Adobe RGB, czyli na ten szerszy gamut. Tak jakby na wszelki wypadek. Nie? Domyślnie jest sRGB. Jeśli ktoś tak ma i korzysta głównie z sRGB, to ok, ale ja przynajmniej mam to tak ustawione, też to zawsze polecam studentom, żeby sobie w ten sposób to poustawiali. Dlaczego? To myślę, że się jeszcze okaże. Czyli tutaj jestem sobie w takiej sytuacji, że mam przestrzeń LAB, czyli jeszcze raz pokażę tą taką najszerszą, w której mieszczą się wszystkie inne. I ta przestrzeń też służy jako taka, można powiedzieć, macierz, dzięki której Photoshop konwertuje przestrzenie między sobą. Czyli dzięki temu, że mamy to LAB, to w locie my tego nie widzimy, Photoshop sobie wrzuca do tej przestrzeni LAB szerokiej i konwertuje pewne wartości tak, żeby zdjęcia o mniejszym gamucie wyglądały w proporcji kolorystycznej tak samo dobrze. Czyli próbuje to jakby obciąć z różnych stron właśnie w jakiś taki sposób, może niesymetryczny, ale taki, żeby zdjęcie nie straciło swojej wizualności, czyli żeby nie straciło pewnej atmosfery, nad którą pracujecie. Nie? Tak bym to ujął. I teraz zobaczcie, jak mamy to w takim widoku, ja będę sobie wyłączał i włączał różne konwersje tego zdjęcia, czyli mamy, to jest cmyk, to jest sRGB, czyli szerszy gamut, to jest Adobe RGB, to ja na swoim monitorze w tym widoku, w którym patrzę, nie widzę różnicy. Podejrzewam, że wy przez kompresję internetową tym bardziej. Ale jeżeli się przybliżymy i zrobię ten sam zabieg, to delikatnie, mam nadzieję, że to widać, że delikatnie widać, jak zapalają się te kolory. Teraz włączam i wyłączam sRGB. No to jest minimalna różnica, ale jednak jest, nawet na komputerze. Tak, jest minimalna różnica, jeszcze możemy tutaj, będzie widać jeszcze lepiej. Zobaczcie, cmyk, sRGB, Adobe RGB. Między Adobe RGB a cmyk oczywiście jest większy przeskok, widać to bardziej, nie? I to jest w ogóle taki trik, czy jakaś taka możliwość, żeby sobie w ogóle tak jakby w jednym pliku móc porównać, nie? Co się dzieje. Za chwilę wam pokażę też, gdzie jest konwertowanie, na czym polega i jak to się dzieje. Natomiast Artivo, w moim odczuciu, Artivo może mieć też swoje zdanie na ten temat, ale w moim odczuciu Artivo potrzebuje tych sRGB plików, a nie Adobe RGB. Nie dlatego, że ma jakby mniejsze możliwości kolorystyczne, tylko dlatego, że podjęło pewną decyzję, że cały system zarządzania barwą w tej firmie jest skonfigurowany pod sRGB, co i tak jest jakby z dużym takim zapasem, z dużym marginesem względem tego, co my potrzebujemy potem w książce, bo i tak mamy więcej niż taki offsetowy cmyk, prawda? I poprzez tą pewną technologiczną decyzję, jeżeli wy będziecie się, jakby pójdziecie tą drogą, i będziecie się też jakby trzymać, to wtedy jest największa szansa powtarzalności. Nie? I też z tego, co wiem, co rozmawiałem i co rzeczywiście też doświadczyłem, te maszyny są kalibrowane. Nie? I drukując albumy tam w różnym czasie, one wyglądają
niemalże identycznie. Nie wiadomo, że to nie jest tylko kwestia profilu, bo jest całe zaplecze technologiczne związane z wilgotnością, z napięciem prądu, z mechanicznymi kwestiami, które wpływają też na kolor i na produkcję, ale trzymając się pewnego zarządzania barwą, gdzie sRGB jest tym motywem, live motywem, wtedy jakby po jednej i po drugiej stronie, czyli twórcy i wykonawcy, prawda, książek, mogą się w jakiś sposób porozumieć. Nie? Jeżeli do tego właśnie dojdą monitory, które pokazują to sRGB, oczywiście skalibrowane monitory, no to wtedy jesteśmy, że tak powiem, w domu i możemy robić piękne odbitki, piękne książki, jesteśmy w stanie też mieć jakiś twórczy wkład w ten cały proces. Nie, mimo tego, że on jest bardzo minimalny, na pierwszy rzut oka jakby z daleka tego nie widać, to uwierzcie mi, że tak jak na monitorze, czy to jest tak nasycona magenta, czy bardziej jest to magenta, to może nie ma znaczenia, jesteśmy w stanie przeżyć te trzy wersje, ale już gdzieś tam na poziomie wydruku jest to bardzo duża różnica. Nawet i teraz jak się o tym dowiedzieć? Polecam takie narzędzie, czy jak z tego jakby korzystać, z tego podglądu. Polecam takie narzędzie, które macie tutaj w oknie, jak informacje, używając politerką i, używając tych informacji, trzeba sobie też zdefiniować wielkość próbki, którą mierzymy. To jest bardzo ważne. Domyślnie jest próbka punktowa. Generalnie przy na przykład takiej rozdzielczości zdjęcia, czyli 6000x4000 pikseli z aparatu Leica, generalnie przy tej rozdzielczości punktowa próbka jest bez sensu, dlatego że nie interesuje nas, jaki kolor jest tutaj, tylko bardziej interesuje nas pewna plama barwna, nie? Czyli trzeba sobie wyobrazić, że jeżeli chcę sobie zmierzyć, jaki kolor sprawdzić, jaki kolor jest tutaj na parasolce, no to przynajmniej próbka 11x11 pikseli mnie interesuje. A jeżeli chodzi mi o bardziej, jeżeli nie mam takich precyzyjnych miejsc, to taka próbka 31x31 jest dość uniwersalna. Wiadomo, że jak zdjęcie jest mniejszej rozdzielczości, na przykład do internetu, nie wiem, na baner na Facebooka, no to rzeczywiście próbka 5x5 pikseli może mieć sens. Także to jest ważne przy korzystaniu z tego modułu. I teraz zobaczcie, że możemy sobie też postawić punkt, taką próbkę. I teraz ten punkt jest tutaj pod jedynką. Nie wiem, czy widać, czy nie widać, pewnie słabo widać. Wartość tego punktu jest 55, czyli ma jasność 55, a ma 51. Zdecydowanie dąży do magenty, dlatego jest na plusie. B ma 6, nie? Czyli dowiadujemy się z tej próbki, gdybym nie miał czarno-biały monitor, to bym się dowiedział, że mam do czynienia z jakimś magentowym, ciepłym, lekko kolorem, nie? O takiej średniej jasności, w połowie drogi. L jest od 0 do 100, nie, tak przypomnę. I teraz jeżeli sobie tutaj dodaję, czyli włączam na przykład sRGB, to już wartość jasności jest większa o 2%, nie? Czyli zobaczcie, że było 52, nie? Czyli było tutaj. Jeżeli jest 57, no to jest większa nawet o 5. Nie? Czyli jest to dość znaczna różnica i powiem wam, że gołym okiem na kartce papieru, jeżeli sobie drukujemy jakieś kliny, szarości czy pola, to różnica dwóch punktów jest już widoczna gołym okiem. Przy dobrym druku czy przy nasyconych kolorach, wszystko zależy też od barwy, nawet różnica między jedną jednostką w L jest widoczna. Podobnie jest z wartościami kolorystycznymi. Czyli dla oka poprzez monitor ta wartość może nie być jakaś diametralna, ale generalnie dla druku pomiędzy tym sRGB a cmykiem to jest zupełnie inny kolor. Nie? Inaczej odczuwalny, inaczej z inną atmosferą. Nie? Jeżeli sobie wyobrazimy właśnie, że wasze zdjęcia składają się z takich plam, jak te parasolki w tle, no to myślę, że jest to dla was jasne, że to ma bardzo duże znaczenie, ten jakby minimalny element składowy. Dobra, czyli wiemy mniej więcej, że jest różnica między tymi przestrzeniami, to też myślę, że było do przewidzenia, że duża jest jakby najlepsza, natomiast to za chwilkę. Wróćmy na chwilę do prezentacji. Dobra.
I teraz jak zrobić ten przeskok, nie? Czyli przejść z Adobe RGB do sRGB, żeby zostały zachowane pewne właściwości zdjęcia, które żeśmy sobie wypracowali w procesie, nie wiem, wywoływania na przykład w Lightroomie albo w Capture One, bądź później w dalszej pracy w Photoshopie, jak przejść do tej mniejszej przestrzeni. Oczywiście też ważne jest, żeby obróbkę zdjęć czy wywoływanie wykonywać w jak najszerszej przestrzeni, którą mamy, nie? Czyli też, żeby nie popełniać takiego błędu, aha, to okazali w sRGB, no to ja teraz biorę mój surowy plik RAW, który ma 40 mega, zamieniam go na sRGB i będę wywoływał, czy wywoływała, nie? Nie, to jest błędna droga. Dlatego, że trochę zaczynamy jak taki, nie wiem, rzeźbiarz, który ma klocek granitu i musi od niego odkuwać, prawda, elementy, żeby tam wydobyć rzeźbę, którą chce wyrzeźbić, nie? I czym ten klocek jest większy, tym oczywiście daje mu możliwość wyrzeźbienia większej ilości kształtów, nie? Myślę, że to jest jakby logiczne, że jeżeli miałby podłużny słup, to ciężko będzie mu wyrzeźbić konia w tę stronę i tak dalej, nie? Także wywołujecie duże pliki z dużą przestrzenią barwną i później, jeżeli na przykład korzystacie z ploterów, tak jak ja korzystam podczas mojej pracy przy przygotowywaniu zdjęć do druku, to zazwyczaj kończę na Adobe RGB, czyli na przykład z Profoto przechodzę do Adobe RGB, natomiast jeżeli wysyłam książkę do Artibo, to z tego Adobe RGB muszę zejść do sRGB, a jeżeli tą książkę też drukuję na offsecie, tak jak wydrukowałem książki, znaczy wydrukowałem, przygotowywałem pliki do druku tych książek, które mam tutaj, to z tego sRGB schodziłem jeszcze niżej do cmyka. I to do konkretnego cmyka, który w danej drukarni jest też jakby odpowiednim zawężonym gamutem, który ma jakby wiele też pułapek, nie, które czyhają na pliki. I teraz jak to się robi? Jak się schodzi? Jak się odłupuje te fragmenty, żeby uzyskać mniejszą ilość danych, mniejszą ilość kolorów, ale cały czas ten sam jakiś wygląd, o który nam chodzi, pewną reprezentację proporcji kontrastu, kolorów, jasności zdjęcia. Do tego służy takie narzędzie, które mamy w edycji, po angielsku edition. Na szczęście tłumaczenia są zawsze w tych samych miejscach, czyli spokojnie znajdziecie taką sekcję, czyli to jest przedostatnia sekcja w panelu edycja, trzecia od dołu. Czyli trzecia od dołu, a nie przedostatnia, trzecia od dołu. I mamy tutaj dwie możliwości. Albo mamy konwertuj do profilu, albo mamy przydziel profil. I to, czego my będziemy używać, to będziemy używać opcji konwertuj. Czyli będziemy prosili Photoshopa, żeby on nam tak jakby odłupał, żeby wyszło dobrze. I to mi się trochę kojarzy z taką sytuacją produkcji na przykład monet, prawda? Kiedy jest duża matryca, dużo większej wielkości, która ma specjalne ramię, które kopiuje na mniejszą, czyli na dużo małą, na dużo mniejszy obszar kopiuje z dużego formatu na mniejszy. Tu jest podobna sytuacja. Jak to działa? Klikamy konwertuj i mamy opcję taką. Przestrzeń źródłowa, czyli nasz profil Adobe RGB i przestrzeń docelowa. Jeżeli tutaj sobie rozwiniemy cały ten wachlarz profili, które mamy. Profile trzeba sobie zainstalować. Niektóre się instalują automatycznie, na przykład jak macie drukarkę, to automatycznie się instalują profile. Jeżeli chcecie dołożyć profil na przykład ze strony Artibo, no to trzeba sobie znaleźć dla swojego systemu w jakimś helpie albo w internecie, jak się to robi. Na Macu się po prostu przekopiowuje plik w odpowiedni folder, on się tutaj pojawia. Także zobaczcie, ja mam dwa profile Artibo, ale mam też sRGB, o którym mówiłem, mam Profoto, o którym mówiłem i mam Adobe RGB, w którym de facto jestem. Nie? Świadczy o tym tutaj ten lewy dolny róg. I kusiłoby, żeby w sumie, skoro mam zejść z większego do mniejszego, to może trzeba by zejść do tego właśnie Artibo, no bo wtedy bym się jakby przeniósł, prawda, z tej przestrzeni Adobe RGB do przestrzeni konkretnego papieru, prawda, drukowanego w technologii HP Indigo, nie? Natomiast to by spowodowało pewien taki miszmasz technologiczny,
I to, co my musimy zrobić, to mimo wszystko przekonwertować do tego sRGB, o który nas prosi firma, kiedy chcemy załączyć zdjęcia do projektu. I zobaczcie, że mamy plik podgląd. Jeżeli się oddalę, czyli oglądam sobie to zdjęcie nawet w 100% i włączam i wyłączam podgląd, to wy na pewno nie widzicie, a ja prawie też nie widzę żadnej zmiany. Też dlatego, że mój monitor ma pewną możliwość rozdzielczości, którą tutaj w tym momencie, w tej skali pokazuje, i w tym układzie rozdzielczości nie jest mi w stanie pokazać tej zmiany. Jeżeli miałbym przed sobą takie ISO 27-calowe, to najprawdopodobniej w tej skali widziałbym różnicę. Dlatego trzeba też sobie zbadać, jak wasze narzędzie, z którym pracujecie, czyli wasz monitor, kiedy on pokazuje wam te zmiany. Nie? Gdzieś tutaj ja już widzę, że mi się zmienia nasycenie koloru magentowego i widzę, jak jest przed i po. To, co jest ważne, że zobaczcie, to nie jest tak, że teraz ta magenta staje się bardziej ciepła albo bardziej zimna. No nie staje się. Nie staje się też ciemniejsza bądź jaśniejsza. Ona staje się bardziej przygaszona w sRGB, ale tylko dlatego, że po prostu brakuje. Jesteśmy tu. Idziemy. Idziemy tu, prawda? I po prostu nie ma tego koloru, więc kolor, który był wcześniej w parasolce, najprawdopodobniej był tutaj, w tym białym obszarze, jego nie ma, więc musi się pojawić najbliższy, który jest w sRGB, nie? Czyli pojawia się tutaj. Stąd dzieje się coś takiego, że ten obszar jest płaski. No i okej, jeżeli o tym wiemy, to możemy coś z tym zrobić, jeżeli dla nas akurat to było super istotne, i nam się to nie podoba, że to się spłaszczyło, bo podobał nam się ten efekt takiego wybłyszczenia tej parasolki, tak wyglądała trochę, jak była mokra, nie wiem, to było istotą tego zdjęcia, to zauważamy to, możemy sobie też to zdjęcie właśnie oglądać w miejscach, które są istotne, na przykład jest istotna dla nas ta parasolka, nie? Dla kompozycji i dla pewne, być może jakiegoś znaczenia, nie wiem, politycznego czy społecznego, i sobie sprawdzamy, co ona traci. No okej, okay, no widzimy, że traci swoje nasycenie, nie? Wiemy o tym, zgadzamy się na to, bo nie mamy wyjścia, bo taki jest proces technologiczny. Widzimy też, że nie tracimy jakoś super dużo, na przykład ta parasolka druga jest okej, okay, nie? Ona tutaj, te kolory, żółcienie w ogóle nic nie tracą. Ja wam też opowiadam trochę to, co ja widzę, wiem, że widzicie może mniej, ale musicie mi uwierzyć na słowo. I na przykład sprawdzam, czy policjanci fluorescencyjni coś tracą. Nic nie tracą, czyli jest okej. Okay. Czyli to, na co muszę zwrócić uwagę, to jest magenta. Kliknąłem okej. Okay. Zdjęcie mi się tą spłaszczyło, to jest nieważne, i jest, zobaczcie, już sRGB. I teraz mogę wrócić do opcji mojej magentowej parasolki, która była gdzieś tutaj, o, i dodać sobie warstwę w krzywych, ja tak zazwyczaj robię, która polega na tym, że używam sobie takiego palca, który jest tutaj w ikonce, szukam sobie jasnego punktu na tej parasolce i go rozjaśniam, mniej więcej. Zrobię to troszkę mocniej, żeby miał pewność, że widzicie różnicę. I szukam sobie ciemnego punktu w tej parasolce, na przykład tu, i go przyciemniam, czyli zobaczcie, dodaję kontrastu, nie? I mam teraz przed i mam teraz po. Jak dodaję kontrastu, to kontrast poza tym, że zmienia mi jasność, czyli jasne tony rozjaśnia, ciemne tony przyciemnia, na tym polega kontrast, to też wpływa mi na kolor. Nie? Jest taka sztuczka w Photoshopie, która polega na tym, że możemy tą warstwę z krzywych zamienić na taką właściwość jasność, czyli ostatnia luminosity, to jest po angielsku. I teraz zobaczcie, że nie zmienia się kolor, tylko zmienia się jasność. Nie? I zobaczmy, jak to wygląda w całym zdjęciu. W takim przybliżeniu myślę, że zdjęcie zyskuje troszkę, może poza niebem, ale z drugiej strony niebo cały czas jest szare i gdybyśmy sobie sprawdzili tutaj naszym miernikiem, pozwolicie, że go przełączę na... Jest zresztą tutaj na
Jeżeli sobie przełączę go na LAB, to widzę, że to jest 96, czyli do białej kartki brakuje jeszcze 4 jednostki, a powiedziałem, że jedna jednostka jest zauważalna na oko, czyli jest to bardzo jasny szary, czyli nie jest przeżarte, jest jasne, zdjęcie staje się bardziej czytelne, ale załóżmy, że nie chcę tej korekty wprowadzać na całe zdjęcie, tylko na tą parasolkę, no to oczywiście mogę użyć maski, która mi się od razu tutaj pojawiła i za pomocą odwróciłem ją z białej na czarną przez Command I, czyli inwersję. Mogłem też to zrobić tutaj w okienku właściwości przyciskiem odwróć. Czyli teraz ten efekt dodania kontrastu został przykryty, nie ma go, nie widać go. Jest przykryty czarną przestrzenią, 100% czerni. I używając pędzelka pod literką B, tam z odpowiednim atrybutem krycia i twardości tego pędzla, mogę sobie ten efekt tutaj wprowadzić tylko na tej parasolce, nie? Myślę, że wiecie, o co mi chodzi i myślę, że wiecie, że tą zasadę możemy przełożyć nie tylko na parasolkę, ale na twarz, na kolor włosów, przy portrecie i na wiele innych aspektów, z których składają się wasze zdjęcia. I mimo tego, że mam mniejszą przestrzeń barwną, to zwróciłem uwagę, gdzie ona się zmienia i co się z nią dzieje, prawda? Kiedy przechodzę z szerszej na węższą i ewentualnie zrobiłem taki bardzo prosty gest. Oczywiście możliwości jest bardzo dużo i to są osobne jakieś zajęcia czy wykłady, jak sobie w różnych trudnych sytuacjach radzić, ale co do idei myślę, że to jest jasne. Czyli mam taką warstwę, którą sobie nazwę korekta z Adobe RGB na sRGB, nie? Myślę, że to jest jasne jako taka symulacja. No i okej, jesteśmy w sRGB, nie? I myślę, że wydaje nam się, że już, że to jest koniec. Natomiast zwróćcie jeszcze uwagę, że to, co oglądam tutaj, czyli sRGB i Adobe RGB, to jest model cyfrowy, nie? Czyli to jest reprezentacja cyferek. Dokładnie rzecz biorąc, tych cyferek, które się tutaj pojawiają. Przepraszam, łyk napoju dla gardła. Natomiast to, co konkretnie z tymi cyferkami się zadzieje, no to jest to, że te cyferki przejdą do drukarki, powiedzą drukarce, jakich ma użyć farb, w jakiej proporcji, to tam po drodze jest jeszcze raster i jeżeli wszystko jest dobrze skonfigurowane, to dostaniemy, prawda, piękną odbitkę. Natomiast po drodze, czyli zanim się to zadzieje i to zobaczymy, to jest potrzebny papier. Nie? I papier też wpływa nam na wygląd naszego zdjęcia. I do tego, żeby zasymulować, czy zobaczyć, co się zadzieje na papierze, służą właśnie te profile barwne, które wam Artibo udostępnia na stronie. Ja mam zainstalowane, tak jak mówiłem, dwa, czyli do papieru Mohawk i Arctic. I miejscem, w którym sprawdzamy, co może się zadziać na tym papierze, który wybieramy sobie tam z oferty, jest miejsce nie tutaj konwersji, bo mogłoby się wydawać, że mogę tu sobie podejrzeć. Mogę, ale to nie jest to miejsce, to jest troszkę takie błędne. Po prostu Photoshop nam pokazuje wszystkie profile, które mamy, no bo tak naprawdę nie wie, co chcemy zrobić i w jakim celu. Więc miejscem, które jest nam potrzebne w tej sytuacji, to jest widok, jest taka zakładka ustawienia próby i taka zakładka własne. I to się nazywa w takiej nomenklaturze color gradingowej soft proof, czyli podgląd, pewna symulacja tego, co się może zadziać na wydruku, jeżeli dodamy papier. Czyli to jest taki symulator lotów, nie? Wiadomo, że na symulatorze lotów można się nauczyć obsługi samolotu, ale nie nauczymy się latać. Więc żeby zrozumieć, jak to działa i rzeczywiście jak to wyjdzie, to trzeba sobie wydrukować chociaż z jedną rzecz albo dwie i potem poporównywać, na czym ta symulacja polega. Na pewno się nie należy jej bać, bo pamiętajcie, że to, co tu widzicie, nie służy temu, żeby wam pokazać, jak to wyjdzie na papierze, dlatego że tu jest monitor, a tam jest papier. Monitor świeci, papier odbija światło, więc nie ma fizycznej możliwości, żeby to było to samo. Ale na szczęście mamy mózg i jakieś takie zdolności analityczne. Mamy też pewne cyferki, do których za chwilę wrócę. Czyli mamy pewne narzędzia, którymi możemy się posługiwać. I to, co teraz zrobię, to
warunkiem próbnym urządzeniem do symulacji, zobaczcie, że jest urządzenie do symulacji, a nie tylko profil, to jest właśnie Artibo. Mogę wpisać sobie po prostu tak, jakbym pisał nazwę. I poza tym, że mogę symulować, no to jeszcze Photoshop chciałby wiedzieć, w jaki sposób ma interpretować kolory. Ja wam powiem z mojego doświadczenia, nie będę wam tłumaczył wszystkich algorytmów, które tutaj zarządzają barwą. Są do tego opracowania, natomiast dla fotografii, nie, bo każda z tych, można powiedzieć, że to jest render, czyli tak jak to jest renderowanie kolorów. I teraz tak jak każdy render ma spełnia jakieś swoje zadania, to najlepiej fotograficzne zadania przy druku na przykład z ploterów fotograficznych zdjęć, czyli zadanie, które polega na tym, żeby przenieść odcienie i tonalność jak najbardziej płynnie, jak najbardziej w proporcji, którą mamy w pliku, do tego służy metoda relatywnie kolorymetryczna z kompensacją punktu czerni, bo ona spowoduje to, że jeżeli mielibyśmy gradient, dajmy na to sfotografowany pejzaż z filtrem połówkowym, który przyciemnia niebo, i chcielibyśmy, żeby ten gradient naturalny, który się stworzy poprzez strumienie światła, został jak najbardziej zreprodukowany, to wtedy użylibyśmy metody relatywnie kolorymetrycznej z kompensacją czerni. Jeżeli byśmy chcieli zrobić super kolorowy, mega nasycony plakat, to byśmy użyli innej metody. I myślę, że w tym momencie warto po prostu sobie to zapamiętać, żeby to, by to była opcja relatywnie kolorymetryczna z kompensacją punktu czerni. I to, co się tutaj dzieje przy podglądzie, to jest włączanie i wyłączanie profilu. Można kliknąć OK, żeby było prościej, i sobie jeździć po zdjęciu i użyć skrótu na Macu, to jest Command I, w Windowsie to jest Control I, przepraszam, Command Y, Y jak Yamaha albo Yeti, i Command Y na Macu, Control Y na Windowsie. Czyli mogę sobie teraz, zobaczcie, włączyć sobie taki full screen i przez Command Y włączyć i włączyć profil. I pierwsza rzecz, którą zauważam, że czernie są bardziej spłowiałe, bo papier, którego używam, jest matowy, więc zgadza się. I delikatnie są ciut jakby chłodniejsze. Natomiast to wynika z tego, że papier Arctic jest biały, nie? Czyli nie jest, powiedzmy, jakoś specjalnie bielony, ale można powiedzieć o nim, że jest biały w kontekście czy w kontraście na przykład do papieru Mohawk, który jest ciepły. Nie? I ten profil nam to symuluje. I to, co jest jakby najważniejsze przy tej symulacji, na czym należałoby się skupić, to na tym, czy jak włączam ten profil, czy znikają mi jakieś szczegóły w światłach i w cieniach. Akurat to zdjęcie jest tak dobrze obrobione, tak w sensie bezpiecznie, że tu jest jakby wszystko ok. Nie? Gdybym teraz do tego zdjęcia dodał taką warstwę symulacyjną, która też jest dobrym patentem, żeby sobie poszukać w zdjęciu pewnych niedoskonałości. Warstwa symulacyjna będzie polegała na tym, że mam opcję barwa nasycenie i nasycenie zwiększa o 50. Prawda? Wiadomo, że tak nie chcę drukować, ale teraz będę widział, że niektóre tony mogą znikać, czyli się gdzieś tam wypłaszczać. Gdzieś były przejścia tonalne i w profilu są plamą. Ja myślę, że mam. Ja to zrobiłem już, żeby właśnie tak nie szukać. I myślę, że za chwilę powiem o tym przydzielaniu profilu, ale myślę, że widać to dobrze na tym. Na tym przykładzie tej parasolki, nie? Że jeżeli pojawiają się na przykład takie artefakty przy włączeniu softproofu, to znaczy, że trzeba tą partię zdjęcia dopracować, nie? Czyli jest taki moment, że pewne przejścia tonalne, które były w tych na przykład nasyconych magentach, jeżeli przechodzą z sRGB do konkretnego już papieru na konkretnej maszynie HP Indigo, to ich tam po prostu będzie jakoś tam brakować. Nie? Na sensie nie tyle ich będzie brakować, co przy konwersji, tak, one zostały pominięte, bo trochę jakby nie było z czego ich wymyśleć. W sensie Photoshop nie miał z czego wymyśleć. I taką metodą, która pozwala
sprowadzić z powrotem, czyli jakby odzyskać trochę tych szczegółów. To jest już do waszej tutaj, do waszego własnego zaeksperymentowania. To jest taka warstwa tutaj w Adjustment Layers, która się nazywa ekspozycja, ale nie będę ruszał ekspozycji, tylko będę ruszał korektą gamy, bo korekta gamy spowoduje to, zobaczcie, że jak będę ją zwiększał, to ona powoduje to, że obraz się rozjaśnia, ale w taki bardzo proporcjonalny sposób, czyli staje się troszkę taki szarawy. Trochę tak, jakbym próbował zasymulować, że ja z powrotem chcę wejść do szerszej przestrzeni. Tak jak sobie na przykład porównujemy Adobe RGB z sRGB, no to albo na przykład surowe pliki Profoto czy RAWy, to RAWy bardzo często są takie bardzo przyszarzałe, mają mniejszy kontrast i dzięki temu, że je wywołają w odpowiedni sposób, to możemy jakby odpowiedni kontrast czy nasycenie uzyskać, mając jednocześnie szczegóły, czyli nie tracimy szczegółu na rzecz tego, że wzrasta nam saturacja czy kontrast. Nie? Myślę, że macie jakieś tam doświadczenie w wywoływaniu zdjęć i być może znacie ten efekt, to patent z gamą pozwala nam wprowadzić, czyli jakby przesunąć de facto ten szerszy gamut, troszkę w mniejszy i w odpowiedni sposób skorygować też kontrast. Tak, żeby to zdjęcie, teraz jest oczywiście za kolorowe, tak, żeby to zdjęcie miało jakby swój charakter, ale żeby się zmieściło w tym gamucie, który jest do druku. Nie? I analogicznie działa się z cmykiem, tylko cmyk jest jeszcze trudniejszy. I teraz tak, dobra wiadomość dla wszystkich, którzy teraz po prostu w ogóle nie wiedzą, o co mi chodzi, o czym ja mówię, jakie konwersje, jakie gamuty, gradienty i tak dalej. Jest prosta rzecz. Czyli tak zwany przycisk, nie? To już wymyślił Kodak kiedyś. You press the button, we do the rest. Tu jest też taki przycisk w Photoshopie, który nie wiem czemu został w nowych wersjach sprowadzony gdzieś tam troszkę na ubocze. On jest pod skrótem. Pod skrótem Command Alt Shift S. Czyli tak jak zapisujecie plik, macie opcję Command Alt Shift S, czyli pokażę wam, gdzie to jest poza skrótem. Zapisz, eksportuj w nowej wersji, eksportuj, zapisz dla internetu w nawiasie starsza wersja. I teraz to jest jedna z moich, jeżeli tak można powiedzieć, ulubionych wtyczek, która polega na tym, bardzo przydatna, że została zaprojektowana do tego, żeby zapisywać zdjęcie do internetu, tak jak nazwa głosi, dlatego że możemy sobie tutaj, zmniejszając jakość obrazka, możemy też zmniejszyć jego rozmiar, widzimy jaki jest rozmiar końcowy, było 68 mega, przy tych ustawieniach jest 9 mega, jak najbardziej do internetu się nadaje, a końcowy wygląd zdjęcia zazwyczaj na oko jest lepszy. Czyli delikatnie kolory są podkręcone, delikatnie kontrast jest podkręcony i mało tego, konwertuje nam to na sRGB. Jeżeli sobie zbliżę, to ja na swoim monitorze teraz nie widzę diametralnej różnicy w takim odbiorze zdjęcia, w tak zwanej jakości, nie? A zobaczcie, że widzę różnicę w rozmiarze pliku. Oczywiście mogę sobie zrobić 100% jakości, czyli maksymalną i mam wtedy 12 mega, to i tak jest 1/6 tego oryginalnego, a zdjęcie wygląda dobrze. Okej, widzę, ta magenta jest bardziej różowa, to jest bardziej bogata w ciepłe tony, ale na przykład taki niebieski nic nie traci. Ten magentowy też jest bardziej intensywny niż ten taki bardziej ciepły, ale dla odbioru zdjęcia, nie? W jakiej bym tam skali nie oglądał, zazwyczaj, nie zawsze, bo bardzo często mamy na przykład takie zdjęcia w pudrowej tonacji, chcemy ją zachować i wtedy ten trik, tak to nazwijmy, szybki, nam się nie sprawdzi, ale w 99% sytuacjach, no może 95% sytuacjach to powinno zadziałać. Co najważniejsze, że macie podgląd i możecie zdecydować. I w moim odczuciu spokojnie plik wyeksportowany w ten sposób przez Photoshopa zadziała w Artibo.
I mało tego, wprowadzi wam taki trochę punch, nie? Czyli coś, co w świecie muzyki na przykład robi, punch to nie jest dobre słowo, ale w pewien sposób wam to skompresuje, ale to, ta kompresja będzie czymś, co właśnie w świecie muzycznym dzieje się na masteringu. Czyli to zdjęcie, tak jest ten algorytm napisany, że on próbuje zrobić tak, żeby to zdjęcie dobrze wyglądało na smartfonie, w przeglądarce Safari, Google, Firefoxie i tak dalej, nie? A przy okazji wydrukuje się też na przykład w Artibo. Więc to jest taka droga na skróty, nie? Oczywiście jak jest za bardzo nasycone, to możemy zadziałać sobie opcją, powiedzmy, barwa nasycenie na przykład i sobie zdjąć tego nasycenia 10 jednostek i jeszcze raz wyeksportować i zobaczyć, czy jest lepiej. Prosta metoda, bardzo skuteczna. Jedno słowo tylko, bo też powoli, myślę, że powoli tutaj zmierzam do końca. Uważajcie na opcję przydziel profil, która ma bardzo mało zastosowań i generalnie nie przyda nam się do tych rzeczy, o których tutaj mówimy. I tylko pokażę wam, właśnie to jest to co wam tutaj zilustrowałem. Przy konwersji zostaje wrażenie koloru, ale zmieniają się wartości RGB, dlatego że Photoshop szuka innych wartości, które będą najbliższe temu, co było w szerszym profilu i wkłada do węższego. Natomiast osadzanie profilu to jest tak, jakbyśmy przełożyli jedną metkę z jednego ubrania do drugiego, czyli wyprali sweter w za dużej temperaturze i wtedy się mogą pojawiać takie rzeczy. Także ważne, żeby wam się te opcje nie pomyliły. Opcja soft proofu, który mamy w ustawieniach próby, służy do tego, żeby po przekonwertowaniu zobaczyć, co się może zadziać jeszcze na papierze. I chyba tyle, jeżeli chodzi o te kolory i pracę z plikami. Bartku, to są dwa pytania. Pojawiły nam się dwa pytania. Tak. Pierwsze od Violetty, która pyta o rzecz następującą. Czy wywoływanie fotografii lepiej jest robić w sRGB czy w Adobe RGB? I od razu drugie, może ci przeczytam od Wojtka. Jak wygląda zarządzanie kolorem przy pracy w Lightroom, Adobe Lightroom? Okej, to ja już odpowiadam w taki sposób, że ja to powiedziałem, więc być może pytanie było wcześniej. Jeżeli chodzi o przestrzeń koloru, zawsze wywołujemy w najszerszej przestrzeni. Czyli jeżeli aparat ma profoto, wywołujemy w profoto. Jeżeli na przykład zobaczcie, mamy skaner, to zobaczcie, że Epson względem Adobe RGB, Epson ma taką przestrzeń koloru. Jeszcze raz, to jest Epson, a to jest na przykład Adobe RGB. Czyli jak macie skan, to skanujecie z profilem Epsona, Perfection na przykład V850 i potem obrabiacie i schodzicie do Adobe RGB, jak chcecie wydrukować. I podobna zasada jest, jeżeli macie Adobe RGB, to robicie w Adobe RGB, wywołujecie i potem, jeżeli chcecie drukować na przykład w Artibo, upraszczając sytuację, to konwertujecie już obrobiony plik i patrzycie, co się zmieniło i czy te zmiany są korzystne, czy wpływają na efekt wizualny waszego zdjęcia. A jeżeli chodzi o Lightrooma, to jest taka może odpowiedź nie wprost, dlatego że ja używam Camera Raw. Lightroom jest wynalazkiem, który łączy Camera Raw i program Bridge i polecam generalnie ten sposób pracy. W Lightroomie jest tak, z tego co się orientuję, że on na wejściu korzysta z najszerszej przestrzeni, tej, która została zapisana w pliku z aparatu, a potem możemy sobie ją przy opcji eksportu możemy wybrać, czy chcemy sRGB, Adobe RGB Profoto, czyli możemy wybrać profil docelowy. I to z grubsza tyle, czyli w Lightroomie po prostu robimy to w ten sposób, natomiast w Camera Raw, kurczę, nie wiem, czy mam jakiś tutaj Raw, ale pokażę wam na tym filtrze, bo on wygląda tak samo. W Camera Raw, jeżeli otworzymy plik Raw, to tutaj na dole jest takie miejsce, w które można kliknąć i tam można wybrać przestrzeń barwną docelową.
to tam sobie to można, możecie sprawdzić. Przepraszam, bo tutaj tu mam otwarte jeszcze programy. Dobra. To jeszcze widzę na koniec pytanie od to, chyba tak, Włodka. Posypało się teraz pytań, tak. Od Włodka Pawłowa. Dobra, no to jedziemy. Pozdrawiamy. I od Maćka Kanika, więc Włodek na pierwszy strzał. Jak skalibrować Aza, aby uzyskać poprawną jasność na waszych wydrukach? Chodzi głównie o white point. Czy konwertować czarno-białe zdjęcia do dot gain? Cokolwiek to znaczy. Znaczy generalnie, tak jak ja tutaj sprawdzałem, to czarno-białe zdjęcia wysyłamy też jako sRGB i nie konwertujemy ich na grayscale, ani nie zmieniamy sposobu rasterowania, nie załączamy ich w bitmapach, tylko po prostu to powinny być, czyli na przykład jak mamy to zdjęcie Chrisa, to ja jakbym je chciał wydrukować tutaj w książce Vartivo, to bym użył jednej z metod, na przykład takiej, czarno-białej albo gradientu i bym je zapisał jako sRGB nawet, czyli włączmy to, na przykład tak, i bym je zapisał przez tą magiczną sztuczkę, dostałbym troszkę więcej kontrastu, myślę, że byłoby ok. Jak chciałbym bardziej nad nim pracować, no to bym je tam dopracował, ale generalnie te zabiegi tutaj do naszych działań przy Artivo, bo myślę, że nie są takie skomplikowane przy czarno-białych zdjęciach. To czarno-białe zdjęcie jest też drukowane z koloru, który jest stabilizowany poprzez kalibrację. A jeżeli chodzi o kalibrację ISO, to trzeba skalibrować trochę tak też na własne wyczucie, bo ja na przykład mam na 100 kandeli skalibrowany jeden monitor, a inny muszę mieć na 80 kandeli, bo ma taką charakterystykę wyświetlania. To jest jakby dużo czynników. Na pewno jest potrzebny kalibrator i trzeba sobie, spektrofotometr tak zwany, trzeba sobie skalibrować na przykład na jasność 100 kandeli, obrobić zdjęcie, zamówić wydruk, zobaczyć, czy jest ok, i powtórzyć to najlepiej 3 razy o różnych porach dnia, żeby się upewnić. Bo jak wiecie, to widzenie to jest zjawisko psychofizyczne, więc wiele czynników wpływa na to, jak postrzegamy jasność i barwę i tak dalej. Dobra, i pytanie od Maćka, czy ma sens pod kątem wygody pracy, tak, zakup Affinity Publisher bez foto i bez designera? Bo tam są trzy programy w sumie chyba, z tego co się orientuję. Tak. Publisher jest moim zdaniem spokojnie profesjonalnym narzędziem porównywanym z InDesignem. Jeżeli chodzi o foto, to foto jest mega narzędziem na iPada. Przepraszam, że rzucam nazwami, ale no, z doświadczenia mówię. Super się pracuje. Na komputerze wolę Photoshopa, bo się przyzwyczaiłem do pewnych miejsc, gdzie są ikonki i pewnych działań. Natomiast Designer jest też super aplikacją. Za te pieniądze to jest i na iPada, i na desktop. Ma funkcje, których nie ma Illustrator. Na przykład takie siatki diagonalne, które sobie można tworzyć pod różnymi kątami. Także jak ktoś się interesuje projektowaniem logotypów, to bardzo polecam testować sobie tą kilkudniową wersję Designera. Tak samo macie tam chyba 14, 7, czy nawet jak był lockdown, to było 30 dni, można było testować. Najlepiej sprawdzić i zobaczyć, czy to wam pasuje. Tylko uprzedzam, że to jest tak, jak przy przesiadaniu się z skrzyni manualnej na automatyczną. Jak ktoś kiedyś prowadził albo zmieniał, to wie, że jest potrzebny na to czas, czy z Maca na Windowsa, jest potrzebny czas, żeby się przyzwyczaić i nie irytować w pracy. Takie są moje doświadczenia. Okej. To co, to powoli dobrnąłeś do końca tego dzisiejszego. Tak, troszkę to trwało, ale chciałem to tak z różnych stron potraktować i też chciałem powiedzieć, że następne nasze działania myślę, że będą mniej techniczne, bo mniej wiedzy technicznej chciałem przekazać, a bardziej taką wiedzę, czy podzielić się doświadczeniem w kreatywnym pracy z książką. Natomiast też chcieliśmy jakoś zacząć i myślę, że co do koloru i takich zagadnień, to z mojej strony byłoby tyle.